i przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac tapicerskich najpierw ujawniamy problemy. Proszę bardzo. Ten trójkąt, moduł trójkątny, rozwarstwienie, już te pasy, siedzi się na tym troszeczkę, już te pasy odciągają to, już nawet jakiś wyrwany paździerz jest, to trzeba wszystko ścisnąć, skręcić. Tutaj również, proszę bardzo, trzeba to poskręcać, pozbijać, no i po prostu zlikwidować wszelkie uszkodzenia. No i wtedy można przystąpić do prac tapicerskich. Najpierw stolarka, a później prace tapicerskie. Właśnie pomontowałem tutaj śruby. Proszę, nie ściągnęło to może idealnie tego, ale jest zabezpieczone. Proszę, i teraz właśnie przechodzę do tego trójkąta. Też tu powstawiam śrubę, jeszcze jakieś wzmocnienia i popatrzcie, co się dzieje. Widzicie, już zaczyna się ten paździerz, o, wyrywać go, bo tu był duży napór. Też to trzeba wzmocnić jakoś. Proszę bardzo, po prostu wyrywa go razem z tą listewką. Wstępnie to przejrzałem, zlikwidowałem uszkodzenia, które zauważyłem. Ten trójkąt jest poskręcany. Dołożyłem jeszcze taką rozpórkę pod rozpórką kliny, żeby ona nie wypychała się w dół. No i jeszcze mi pozostały, tak jak tu zawsze mówię, te, jak już mam odsłonięte te wszystkie mocowania sprężyn, to jeszcze po jednej szywie dłuższej dołożę, żeby to się lepiej trzymało. No i przystępuję do kolejnego.